Zakładzie Ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na super program, moim zdaniem, o ile nie zakłócą go te bransoletki i burza, która już nadciąga. Będzie to program stylizacyjny w stylu boho. Kochani, boho to jest taki styl, który się mnie osobiście bardzo kojarzy właśnie ze swobodą, z latem, z taką fantazją, więc super, super jest na lato. Polecam wszystkim ten styl, tym bardziej, że jest to styl bardzo uniwersalny. Można go użyć od minimalistycznego bardzo, aż do super kolorowego i z wyobraźnią, także naprawdę każdy się tu może odnaleźć w jakiejś wersji tego stylu. No i oczywiście wszystkie dzisiejsze stylówki będą z rzeczami second handu i w zasadzie są to rzeczy wszystkie z second handu. Zaraz to zobaczycie, ja mam bardzo dużo rzeczy w tym stylu i właśnie w różnych odmianach tego stylu. Także już teraz Was zapraszam i oczywiście Was bardzo zachęcam do zasubskrybowania kanału. Wciśnijcie sobie przycisk powiadomień. Będzie dużo filmików stylizacyjnych, holów lumpeksowych, ekoprogramów, programów o kreatywnym wykorzystaniu różnych rzeczy. Także na pewno będzie warto, kochani. No i oczywiście bardzo proszę o polubienia, bo to jest też bardzo istotna rzecz w mojej działalności. Kochani, przechodzimy już do konkretnych stylówek i do stylu boho. Naprawdę, naprawdę mam nadzieję, że zdążymy przed tą burzą, która nadchodzi, bo nastąpiła teraz prawie że cisza, coś źle wróży, ale spróbujemy się zmieścić. Kochani, styl boho skąd się wziął w ogóle? Wywodzi się ze słowa la bohème, bohema po polsku, po prostu bohemy artystycznej. Zapoczątkowało go środowisko artystyczne, takie bardzo kolorowe, barwne środowisko artystyczne końca XIX wieku, właściwie drugiej połowy XIX wieku, ale później ta tradycja była kontynuowana w wieku XX. No i artyści tamtej ery fascynowali się sztuką ludową, w ogóle sztuką orientalną, Afryki, wszelkimi odmianami właściwie sztuki ludowej, łącznie z narodową sztuką ludową, bo wtedy były takie trendy, wiecie. Wtedy były właśnie takie trendy na sztukę ludową. W związku z tym styl boho jest bardzo swobodny, odzwierciedla ich ówczesny, bardzo swobodny, jak na tamte czasy oczywiście, styl życia. Dla nas nadal pozostaje swobodny, więc naturalne materiały, wzornictwo zaczerpnięte właśnie ze wschodu, z kultur Afryki, z wszelkich orientalnych rzeczy. Dlatego też właśnie w tym stylu znajduje się dużo haftów, materiałów naturalnych, różnych takich wisiorów, ozdób etnicznych i tak dalej. Pokażę Wam zaraz przykłady. I ci artyści byli tym zafascynowani i zresztą nic dziwnego, bo rzemieślnicy i artyści robiący ręcznie te wszystkie rzeczy rzeczywiście wykonują niesamowitą robotę i są często naprawdę prawdziwymi artystami. Często te rzeczy były wykonywane właśnie ręcznie, tak jak i dzisiaj w stylu boho, bo oczywiście można wybrać wersję minimalistyczną wyłącznie z jakimiś koralami czy dodatkami, czy nawet ciężkimi bransoletami z drewna, ale możemy też wybrać bardzo artystyczną, haftowaną wręcz na jedwabiu wersję i też będzie przepięknie. Także, kochani, przykłady. Proszę, słychać już. Elementy, słuchajcie, takie właśnie haftowane ręcznie. Wykorzystanie elementów właśnie takich rękodzielniczych, jak pomponiki, jak koraliki, typowe dla właśnie sztuki hinduskiej na przykład, ale nie tylko, w sztuce afrykańskiej też są piękne ręcznie barwione tkaniny, na przykład ręcznie malowane motywy. Dużo jest w stylu boho frędzli. Może to być taka torebka na przykład, jak u mnie, wytłaczana i jeszcze z frędzlami. Różne ozdoby typu użycie naturalnych kamieni, tak jak w tych sandałach z Wenecji, które mam już chyba z 12 lat, nie przesadzam, ze skóry, bo one są tak wykonane, że właściwie tutaj się nie ma co zniszczyć, musiałyby pęknąć. Właśnie takie jakby ręcznie wytwarzane buty z jakimś kamieniem tutaj wsadzonym. Lniane materiały, na przykład haftowane we wzory etniczne, tak jak jest w tej torbie. Słuchajcie, całe tkaniny nawet haftowane. Ja mam tutaj na przykład taką spódnicę z bawełny indyjską i ona jest autentycznie z Indii, robiona w Indiach, nawet ma tu takie wiązanie zamiast rozporka, co jest dosyć problematyczne, trzeba ją dobrze wiązać, żeby się nam tutaj coś nie wylazło z tyłu, albo nosić halkę. Zobaczcie, ręcznie haftowana z takimi lusterkami. W tej stylówie robiłam wiele razy już filmiki, więc zobaczcie, tam tylko taką szybką przebitkę zdjęciową
jak w tym wyglądam. Przepiękna spódnica, którą można na wszystkie pory roku w zasadzie nosić, nawet w zimie teoretycznie, aczkolwiek nie jest to zbyt praktyczne. Raczej właśnie jest to na cieplejsze pory roku dobre. Takie właśnie rękodzielnicze hafty, koronki, elementy czasem tylko strojów, które są wykonane z takich szydełkowych rzeczy, szydełkowych motywów. Zaraz zobaczycie je w konkretnych stylówkach, także słuchajcie, możecie czasem zrobić zupełnie prostą stylówkę, tak jak ja mam tą bardzo prostą, jedwabną sukienkę. Ona ma tylko tutaj taki jakby ręcznie pleciony pasek zamiast ramionczek. Chyba zdejmę te bransoletki, słuchajcie, bo zagłuszają mój głos. Jakiś super wisior w stylu właśnie etnicznym, czy w stylu jakimś ludowym. Na przykład złote sandały ze skóry już odmieniają, dodają takiego szyku właśnie boho, szyku takiego artystycznego lekko. Jakaś fajna torebka do tego, na przykład taka torebka, jak tutaj mam. No i mamy ekstra stylówę. Zobaczcie mnie właśnie w tej sukience, bardzo prostej, bardzo minimalistycznej, z ciekawymi dodatkami. Ja tutaj akurat miałam złote dodatki, ale jak widzicie, taka bardzo wyrazista torebka też może być. Ja tutaj właśnie stwierdziłam, że będą fajnie pasować do takiej wieczorowej kreacji w stylu boho sandały złote i dodatki złote. Można piękny żakiet wymyślić. Ja tutaj w kilku miejscach, a chyba w dwóch stylówkach użyłam takiego żakietu właśnie bardzo w stylu boho. Zobaczcie, takie haftowane, ludowe motywy na aksamicie i jeszcze z frędzlami. Ja ten żakiet uwielbiam, to jest narzutko żakiet taki i bardzo, bardzo często właśnie w lecie na różne imprezy go używam, bo jest nie tylko ciepły z tego aksamitu, ale też właśnie ma przepiękne wykonanie tych detali tutaj. On do wielu rzeczy wygląda fajnie, i do jeansów, i do spodni, do krótkich spodenek, i do sukienek. Dobra, moi drodzy, no to oprócz tej sukienki, jak widzicie w stylówce, przypomnę Wam na początek też kilka stylówek z poprzednich filmików, bo wszystkiego tu nie będę od nowa robić, bo to nie miałoby sensu, ale jakoś na wiosnę, no pod koniec zimy lub na wiosnę zrobiłam filmik z huty, z takiego sklepu i kupiłam tam taką przepiękną sukienkę. Zobaczcie, ona jest z takiego jakby indyjskiego materiału, z motywami, czy to z kamasutry, czy może nie z kamasutry, ale z jakiegoś takiej indyjskiej księgi, ze srebrną nitką. Ona jest bardzo właśnie w stylu boho. Ona jest nawet taka hipisowska, ja bym powiedziała. Przepięknie moim zdaniem wygląda, jest na mnie idealna. To jest sukienka vintage, prawdopodobnie z lat 70., patrząc na jej wykonanie i na ten metalowy zamek w środku, który tutaj jest, i na metkę. Wygląda jak autentyk, moim zdaniem to jest autentyk z lat 70. Piękna sukienka w pięknych kolorach, no i tutaj wystarczy jakaś bransoletka, wisior i klapki na przykład właśnie w takim stylu. Przykładowo, przyznam się Wam, że ja nie pamiętam, jakie buty miałam do tej sukienki, ale przykładowo być może właśnie te klapki. Takie ręcznie haftowane klapki londyńskiej marki. Haft na jedwabie, takie właśnie indyjskie jakby klapki w stylu, bardzo ozdobne, no i takie rzeczy pasują do tego typu sukienek. Widzieliście mnie też wielokrotnie już w takiej sukience z jedwabiu, też właśnie taka sukienka z kawałków indyjska, i ona jest bardzo uniwersalna, może być jako spódnica, może być jako sukienka, bo ma tu troczki, taka plażówka. Z paskami, bez paska, luźno, ma bardzo dużo użyć, można ją nosić na kostium kąpielowy. Ja tą sukienkę zawsze włożę na wakacje, bo nie ma nic bardziej uniwersalnego właśnie. Jest bardzo barwna, jest bardzo wygodna. No i tutaj znowu bransoletki, czy jakiś pasek, jakieś sandały, na przykład takie jak tutaj mam te brązowe, czy klapki nawet japonki, jakaś torebka i będzie przepiękny zestaw. Zobaczcie, na przykład do takiej torebki, której jeszcze nie miałam do tej sukienki, bo jest dość nowa. O, widzę, że zaczyna padać. Mam nadzieję, że się jednak nam to uda. Słuchajcie, widzieliście mnie też w takiej pięknej, pomarańczowej, niedawno kupionej sukience z falbaną do takiej etnicznej biżuterii. Zobaczcie tam przebitkę. Takie naszyjniki kolorowe do tego miałam i naprawdę wyglądało to super. I właśnie to jest styl boho. Prosta sukienka, ale etniczne dodatki już robią nam styl boho. Aha, niestety pada, ale ja się tym nie zrażam, póki nie jest aż tak źle.
Najwyżej, kochani, trochę podgłośnie głos, bo muszę to już skończyć, skoro zaczęłam. Moi drodzy, taka piękna sukienka, też taki jakby wschodni materiał. Na dole z taką falbaną i z takim motywem. Też skórzane dodatki, sandały, wisior czy bransoletki i już mamy styl boho. Także naprawdę styl boho jest bardzo łatwo ograć, łatwo zaaranżować. Wystarczy tak naprawdę fajna sukienka czy fajny kombinezon. No już pięknie nam pada. Ale idziemy dalej. No to teraz pokażę Wam kilka propozycji. Z takim kombinezonem kolejna jest. Kombinezon typowy właśnie w takie bawełniane, w takie indyjskie wzory, w przepięknych kolorach. I zobaczcie tam przebitkę z takimi bodkami z krędlami. To jeszcze była taka wczesna wiosna. Można nawet rajstopy do tego włożyć, jeżeli jest za zimno. I z tymi bodkami też mi się podoba. Ale tutaj dla Was pokażę Wam z takimi sandałami, właśnie z tymi sandałami, bo one do tego idealnie pasują. Skórzany pas. Fajna torebka, na przykład pomarańczowa, czy taka w naturalnym kolorze skóry. No i tutaj możemy włożyć sobie też tą moją narzutkę, albo każdą właściwie narzutkę, czy żakiet luźny do tego będzie pasował, czy też długi kardigan i mamy przepiękny zestaw w stylu boho. Ja tu mam szczęście, moi drodzy. Cały dzień nie padało, teraz zaczęło. Moi drodzy, zbliżę się trochę. Na szczęście mam parasol nad kamerą. Słuchajcie, taki kombinezon ma takie właśnie jakby taśmy tutaj w stylu boho i hafty. Oczywiście do złotych sandałów i do mojego żakietu w stylu boho. Serio, jeszcze to mi się nie zdarzyło. Pierwszy raz nagrywam w deszczu. W każdym razie, kochani, kombinezon ten do właśnie do złotej torebki, może być do czarnych dodatków, też by świetnie wyglądał. I właśnie do tego mojego czarnego, aksamitnego żakietu. Taki kombinezon moim zdaniem wygląda po prostu superowo, rewelacyjnie wygląda. Ten kombinezon jest mega wygodny, to jest kombinezon z firmy ASOS, rozmiar 8. Także pooglądajcie sobie w ciszy trochę stylówek, bo będzie to teraz lepszy wybór. Moi drodzy, jeszcze została mi dwie sukienki jeszcze szarawary, przepraszam. Szarawary, oczywiście bardzo w stylu boho. Już je kiedyś pokazywałam, ale teraz te szarawary do brązowej bluzki z lnem. Właściwie to jest głównie len. No i do tego również złote sandały, kochani. Torebka z krędlami, żeby było bardzo w stylu boho. No oczywiście tutaj też możemy sobie jakikolwiek żakiecik, czy taką narzutkę narzucić, jeśli będzie nam zimno. Zobaczcie stylówkę. Kolejna rzecz to sukienka z jedwabiu z takimi orientalnymi wzorami. Przepiękna sukienka, słuchajcie. Bardzo, bardzo lubię tą sukienkę, ma piękny kolor. No i właśnie do tej torby haftowanej, już Wam pokazuję stylówę. No i tutaj na przykład mogą być klapki, mogą być złote sandały. Tutaj mamy dwie wersje, zobaczcie sobie stylówki, bo dobrałam tutaj dla Was też dodatki, żeby to fajnie wszystko wyglądało. Zwróćcie uwagę na bransoletki. Thank you.
kochani, sukienka jest wieczorowa. Jest to taka piękna sukienka Day by Birger Etnikesen, więc designerska sukienka wiskoza z jedwabiem. Jest cudowna, bardzo wieczorowa właśnie i do niej też złote sandały, złota torebka i na przykład taka kamizelka, a w drugiej wersji z jedwabiu, również z frędzlami, zobaczcie. W drugiej wersji mam jedwabny, kimonowy żakiet. Nie zagłusza, więc tym razem więcej stylówek, mniej gadania. Może i lepiej. No i kochani, ostatnia rzecz na dzisiaj, bo już mnie pogoda wywala stąd. Spodenki takie z H&M-u, jakby właśnie haftowane, takie żakardowe, w fajnym kolorze, pasującym właśnie do stylu boho. Do takiej bluzki też jest to haft angielski, przepięknymi drewnianymi guzikami, no i oczywiście piękne dodatki do tego. Tym razem mam baleriny, takie właśnie też ażurowe jakby. No i kilka innych wersji również sobie obejrzyjcie. Wklejam Wam tam. Mam nadzieję, że moje propozycje boho się Wam podobały mimo tego ataku pogodowego. Pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie i następnym programie mam nadzieję, że będzie lepsza pogoda. Tymczasem zobaczymy się w holu lumpeksowym ze super rzeczami. Naprawdę znowu mam super rzeczy. Tym razem jest to sporo rzeczy do domu. Buziaki kochani, do zobaczenia, cześć!